Sławomir Szmal, gratulacje za Puchar Polski. Który to już w karierze? Straciłeś rachubę, czy cały czas liczysz? Nie, ósmy. Czy trudno było dzisiaj zdobyć ten puchar? To było widać, że to spotkanie nie układało się po naszej myśli. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu, bynajmniej i w obronie, i w bramce, była słaba, bo straciliśmy 20 bramek. Chociażby trzeba przyznać, że Puławy bardzo dobrze też grały. Oni dochodzili do dobrych sytuacji rzutowych, mają ten potencjał i mają zawodników, którzy potrafią rzucić z drugiej linii, i to pokazali. W drugiej połowie znowu jakbyśmy o 180 stopni zmienili poruszanie się. Zaczęliśmy przede wszystkim walczyć w obronie, zderzać się. Też łatwiej mi było w bramce grać. Ale was dzisiaj chyba nie można powiedzieć, że czymś zaskoczyli, bo wiecie, znacie ich doskonale od długiego czasu. Wiesz co, no każdy się przygotowuje do tych spotkań jak najlepiej. No i trzeba przyznać, że Puławy w pierwszej połowie były naprawdę dobrze przygotowane, bo mieliśmy problem z ich atakami. A czy ty jesteś zadowolony dzisiaj ze swojej postawy? No już tak jak ci powiedziałem, na pewno nie jestem zadowolony z pierwszej połowy, z drugiej owszem. Za kilka dni ponownie mecze Vive kontra Azoty. Tak, w środę. W środę może rozwinę, żeby... Oczywiście to będą inne mecze. Tutaj o tyle jest wolniejsza głowa, że z dwóch meczów musisz wyjść zwycięsko. Mecz finałowy Pucharu Polski to jest tylko jeden mecz i tak naprawdę przy słabej dyspozycji mogłeś to spotkanie przegrać. W dwóch meczu oczywiście będziemy chcieli obydwa spotkania wygrać i postawić wysoko poprzeczkę. To już definitywnie ostatni sezon twojej kariery? Ja już rozmawiałem z jedną dziennikarką z telewizji i tak jak mówiłem w grudniu, tak, jakieś spekulacje pojawiły się w mediach, ale może to są tylko pobożne życzenia dziennikarzy. Moje kolana są tak zniszczone, że naprawdę potrzebuję odpoczynku. Dziękuję bardzo.